W nocy z 17 na 18 listopada mieszkańcy naszego terenu ponownie odczuli silny, kilkusekundowy wstrząs. Tąpnięcie było odczuwalne we wszystkich miastach naszego powiatu, w Chrzanowie, Trzebini, Libiążu, a nawet Alwerni. 28 minut po północy faktycznie doszło do wstrząsów, które prawdopodobnie były wywołane funkcjonowaniem zakładu górniczego Janina w Libiążu. Pierwsze zgłoszenia alarmowe dotyczyły popękanych kominów i ścian, głównie na terenie gminy Libiąż. Po raz kolejny wstrząs najmocniej i najdotkliwiej odczuli mieszkańcy Żarek, w pobliżu których trwają prace wydobywcze w Janinie. W Żarkach Straż Pożarna musiała interweniować ponad 20 razy. Tej nocy, ale i całego kolejnego dnia zdarzeń było ponad 20. Tak jak powiedziałem wcześniej, były to głównie uszkodzenia ścian, uszkodzenia kominów, a także instalacji w budynkach. Za kolejny silny wstrząs odpowiedzialne są prace eksploatacyjne w kopalni Janina w Libiążu. Tam też należy zgłaszać szkody powstałe w wyniku tąpnięcia. Realizacją odszkodowań związanych z działalnością Zakładu Górniczego Janina i między innymi powstałymi pęknięciami, zniszczeniami wywołanymi ruchem górotworu zajmuje się Zakład Górniczy Janina i do niego w formie pisemnej należy takie wnioski kierować. Według informacji udzielonych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wstrząs miał siłę 3,8 w skali Richtera.